Siema, z tej strony Jurfir oraz Danori. Znajduję się aktualnie na kanale Gaming Spire, na którym będą postowane filmiki z gier. Nie będzie to taki typowy kanał o grach, ponieważ chcielibyśmy, by ten kanał współtworzyli widzowie. Czyli po prostu co jakiś czas będziemy wrzucać wasze filmiki i będziemy oczywiście, jakby się wyrazić, ulepszać to, co nie będzie wam się podobać. Po prostu podajecie nam, na przykład nie podoba mi się to, to i to, i to, 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 to. To my to naprawiamy oczywiście o tyle, ile możemy. Dzisiaj sobie pogadam z Lanorim o PGA. Cześć wszystkim, z tej strony Lanori. No, także tegoroczne PGA było, ale już minęło. Zeszłoroczne to już stare dzieje. No i chcieliśmy sobie porozmawiać o tym PGA. Tutaj, jak już Jorfir napomniał, macie tutaj gameplay z Battlefielda 3. Tutaj mistrzami świata nie jesteśmy, ale robimy co w naszej mocy, żeby gameplay wyglądał ciekawo, żeby był żywy i żeby wyniki były jak najlepsze. A co do PGA, to chcielibyśmy zacząć od tego, że na PGA było strasznie tłoczno. Po prostu nie dało się przechodzić korytarzami, było duszno, był natłok i nagrom ludzi. Tak, szczególnie na przykład przy takich stoiskach jak KFC. No tym bardziej, że z tego co widziałem, to miały być dwa stoiska KFC, bo tam był tak jakby namiot, coś w rodzaju namiotu wystawionego, ale niestety tam nic nie powstało. No i szczególnie właśnie w takich miejscach było, po prostu była taka masa ludzi. Tego się tak naprawdę słowami nie da opisać, to tylko nie wiem, że jeżeli kiedykolwiek jechaliście autobusem, tramwajem w takim naprawdę zatłoczonym, tak, gdzie nie mogliście gdzie nosa wsadzić, no to właśnie tak było, to był właśnie ten zapach, ten odór, po prostu no... Jeżeli nie byliście tam, to tego naprawdę nie da się opisać. I zresztą można jeszcze dodać, że na przykład... o nie wiem, 80, 85, nie wiem, coś, ale naprawdę większość ludzi, którzy byli na tegorocznych targach PGA, to były naprawdę dzieci, to były takie dzieci. Tak, no i... przedział wiekowy oscylował prawdopodobnie w granicach 8 do 12 lat, oczywiście widywało się też jeszcze młodszych osobników. I naprawdę bardzo, bardzo było dużo takiej nawet nie młodzieży, ponieważ dzieci dziećmi, to jest takie określenie takie ani niemiłe i tak dalej, ale po prostu byli to bardzo, bardzo młodzi ludzie. Także jak mówię, przedział wiekowy 8 do 12, może 13 lat się zdarzyło. A jeżeli chodzi o sprawę z KFC, no kolejka ciągnęła się na 15 metrów, po prostu kolejka miała być jedna, ponieważ kas, które obsługiwały klientów, były dwie, ale kolejek było chyba 10, także nie wiadomo, która była prawdziwa. Ciągnęło się na 15 metrów i jedzenie tak naprawdę dostaliśmy tylko i wyłącznie dzięki naszemu koledze, który wystał tam prawie pół godziny, więc jest to jednak wow. Więc tak, dziękujemy naszemu koledze. No i co jeszcze? Jak wiadomo, dużo części właśnie tych ludzi przyjechało właśnie na przykład dla sławnych youtuberów. Widzieliśmy na przykład, nie wiem, w CTSG widzieliśmy, który został po prostu przytłoczony do ściany, znaczy raczej do szyby. Został no, tak szczerze obtoczony przez ludzi i chyba tam, czyli byliśmy od 10 do chyba tak myślę 15, 16 i przez wszystkie te 6 godzin, za każdym razem, gdy przechodziliśmy obok właśnie tego miejsca, był cały czas w tym samym dokładnym miejscu przytłoczony do tej szyby, no i tylko podpisał autografy. No ja mu osobiście współczuję, no. No, współczucie, może było to jednak coś ciekawego, mógł porozmawiać z różnymi ludźmi, lecz osobiście nie wytrzymałbym stojąc, po prostu było to podchodziło to już pod strefa osobista, po prostu był przyciśnięty, był otoczony szybą, nie mógł wyjść, no, tak po prostu to wyglądało z naszej perspektywy, może z jego perspektywy wyglądało to troszeczkę inaczej. Kolejna sprawa, no... PGA nie jest to Gamescom, a tym bardziej E3. Żadne wielkie targi gier, są to targi sprzętu i nowości. Oczywiście pojawiły się tam gry, ale nie są to jakieś wielkie premiery typu Assassin's Creed, Black Flag, czy cokolwiek teraz nowego wychodzi. Ostatnio wyszedł Arkham Origins, Batman. I po prostu były to targi głównie sprzętu i tak dalej. Było mnóstwo stanowisk takich jak Razer, który był w zeszłym roku, Razera nie było. Było też Xnode, który nie zaprezentował nam nic nowego, porównując z zeszłorocznym stanowiskiem Xnode'a. To też stanowisko C-Team, czy coś takiego. Rozdawali słuchawki, gdzie zdawali pendrive'y. Rzucali w tłum, po prostu było to coś mega. Nie udało nam się tego nic niestety, nie wynieśliśmy z PGA nic tak naprawdę darmowego, nic nie wygraliśmy, żeby cokolwiek złapać, ponieważ rzeczy były tak naprawdę miotane ze sceny na wszystkie kierunki świata. Trzeba było mieć przynajmniej 3 lub 4 metry i 10 par rąk. Tak to niestety wyglądało. A także
gry takie jak League of Legends, Smite, World of Tanks, Warhunter zdominowały po prostu tegoroczne targi i większość osób, ja odniosłem takie wrażenie z Yorfirem, potraktowało to jako jeden wielki turniej LoL'a po prostu i tych wszystkich innych MMO-sów. No tak, no wyobraźcie sobie sytuację, że jak już zdobyliśmy to żarcie dzięki naszemu oczywiście koledze, któremu oczywiście bardzo dziękujemy, bo tam się naprawdę biedaczek nastał. Zdobyliśmy to jedzenie i tam obok tego KFC były takie ławeczki, usiedliśmy tam bardzo ładnie, zaczęliśmy tam sobie zajadać smacznie, bo byliśmy tak naprawdę strasznie głodni. No i tak nagle tam jacyś chłopacy, no nie wiem, myślę, że byli młodsi od nas. Dosiedli się do nas i tam pierwsze pytanie, jakie nam zadali, to było... Czy jesteśmy w goldzie, czy w brązie, czy gdzie? A to był dla nich taki gong, że my nie gramy w LoL'a, że ty, ale to jak wy nie gracie w LoL'a, no? To wy robicie? No, co wy tu robicie? Przechodząc obok stanowisk z League of Legends i z rozrywającymi się meczami, było tak naprawdę 3 lub 4, było też jedno stanowisko dłuższe, gdzie były rozłożone trybuny, było to prawdopodobnie broadcastowane gdzieś na żywo. Przechodząc zanim to się wszystko zaczęło, po prostu siedzieli tam inni gracze, grając sobie w tego LoL'a i... Jeszcze raz, spoglądając przez bandę tam do środka, po prostu zobaczyłem tłum dzieciaków, małych dzieci siedzących i grających w tego LoL'a słuchawkami większych od ich głowy, założonych na głowę, bo były to jakieś takie masywne słuchawki, prawdopodobnie były to Razery lub inna tego typu znana firma gamingowa. No i tutaj nikogo nie obrażając, tak, i ani graczy LoL'a, sam w LoL'a grałem, ale niestety przestałem, między innymi z tego powodu, a drugi powód to, że znudził mi się LoL. To po prostu LoL jest zdominowany przez właśnie dzieci. Nikogo tu nie obrażając, oczywiście na pewno każdemu się zdarzało grając w LoL'a, nieraz gracie na pewno z dziećmi. Bardzo dużo dzieci gra w tego LoL'a, mówię to z własnego doświadczenia. Nikogo oczywiście tutaj nie obrażając, siedząc sobie w autobusie na wycieczce w Zakopcu, w Zakopanem, razem z Yorfirem, gdzieś tam do autobusu wsiedli, gdzieś tam jakieś no, dzieciaki. To była też, bo byliśmy wtedy ogólnie na kolonii i dosiadła się druga kolonia. To był obóz, czy tam jakaś kolonia, byli to młodsi od nas. Było to 8 do 10 lub 11 lat. I nie, po prostu to... siadając tam za nami, pierwsze słowa, jakie usłyszeliśmy z ich ust, to było coś tam o LoL'u. Także wyobraźcie sobie, przechodząc ulicą, nieraz spotykam 6-7-letnie dzieci po prostu paplające o LoL'u. Tak to niestety wygląda, nikogo tutaj oczywiście nie obrażając, między innymi z tego powodu przestałem grać w tę grę, jest po prostu ona zdominowana przez mało latów. No wiesz co, może nie akurat 6-7-letnie, no ale na przykład takie 10-latki to się naprawdę zdarzają, się bardzo często, bardzo, ale wracając jeszcze... Sam znam 6-latka, który gra w LoL'a, mam tu na myśli i zjadź potem, no. No, nieważne, ale wracając jeszcze do rzucania różnymi tam fantami ze sceny, grodcdp.pl. Tak, więc jeżeli się troszeczkę interesowaliście w tym temacie, jeżeli chodzi o PGA 2013, to na pewno usłyszeliście takie coś jak szturm na widlaka. Tak. Sprawa wygląda mniej więcej w ten sposób, że była to bodajże pawilon 7, hala 7. Tam była to druga hala, w której organizowane było PGA, były tam nieco inne sprawy. Cosplay następnego dnia. Tam było stanowisko CDP. CDP miał do rozdania 120 tysięcy gier. Były tam konkursy i tak dalej. No oczywiście wiadomo, te gry były rozdawane za darmo, wszyscy się cieszyli, no ale wszystko się musiało skończyć. Gry się skończyły. Więc z hali innej, wózkiem widłowym, w kartonach, te gry zostały dowiezione z tyłu tamtego magazynu, żeby mogli je dalej rozpowszechniać i rozdawać ludziom za darmo, co oczywiście wszystkim się podobało. Po drodze wózek ten został napadnięty przez masę ludzi, po prostu kartony zaczęły zostać ściągane, gry zaczęły zostać wyciągane, po prostu nie zostało nic, oglądając filmik z tego wydarzenia. Chyba zabrali nawet paletę, która znajdowała się na tym wózku. Jest to już totalne przegięcie, no wyobraźcie sobie ludzi, którzy, nasi znajomi też podpieprzyli za przeproszeniem taki karton. No jest to żałosne, jest to po prostu zachowanie jak zwierzęta. Wyobraźcie sobie ludzi, którzy mieli po 7, po 8 kopii takiej samej gry. Na przykład ja widziałem człowieka, który miał na tym filmiku, na tym samym, ja wam to podlinkuję, miał 8 kopii Alone in the Dark. Co ktokolwiek zrobi z 8 kopiami tej samej gry, to już nie moja sprawa, no ale jest to przegięcie, jest to żałosne po prostu.
Tak, wyobraźcie sobie taką sytuację, znaczy taki widok, że przybiegł jakiś taki, właśnie to, bo też to dużo było właśnie takich dzieci też, ten szturm na widlaka przeprowadziło. Przecież takie dziecko sobie podlatuje do tego widlaka, bierze karton cały z grami nad głowę i ucieka gdzieś w jakiś kąt, żeby sprawdzić tak naprawdę, co zgarnęło. No, co wylosowo, po prostu materiała. No. Kolejną sprawą jest tutaj utrudniony dostęp, znaczy... póki co jedziemy po tym PGA, chociaż oczywiście wspomnieliśmy tu też o wielu plusach, no odnoszę wrażenie, że nie było to w moim tylko mniemaniu, tak samo jak w zeszłym roku, nie różniło się to zbyt wieloma rzeczami, ale jednak dostrzegam w tym momencie więcej minusów niż plusów tak naprawdę całej imprezy. Oczywiście było fajnie, było mnóstwo zabawy i fanu, ale kolejnym minusem jest utrudniony dostęp do stanowisk z grami, jeżeli były już jakieś gry, na przykład był Dying Light, który dopiero wyjdzie. Tutaj Jorfil zaraz przedstawi swoją sytuację, Tak, a więc... się znalazłeś. A więc patrzę tam, że jest to lewisko z Dying Lightem, to oczywiście myślę, no fajnie by było pograć, nie? Zresztą Dead Island mi się podobało, a tam jednak ci sami twórcy, no to warto by było sprawdzić, co oni tam dla nas przygotowują. A więc podszedłem do kolesia, który akurat grał, no pierwszy z brzegu. Poklepałem go po ramieniu, bo oczywiście ma słuchawki, zdjął te słuchawki, zacząłem z nim tam gadać, no tam, czy ktoś jest po nim, coś tam, czy mogę, jak koń skończy, to może tam, czy mogę po nim grać. No tam się oczywiście zgodził, wszystko spoko, no ogólnie spoko kolo. Poczekałem jeszcze tam 8 tam minut, wreszcie jak skończył, już mi podaje te słuchawki, już zakładam słuchawki na głowę, tam biorę do ręki pada. I nagle kolo za mną, który stał, zaczyna po prostu mnie chwycić, zaczyna mnie opierdalać za to, że niby jakaś kolejka, że niby coś tam. No ja rozumiem, no kolo może się nastał czy coś, no ale ludzie, no dobra, po pierwsze, no mógłby jakoś to spokojnie powiedzieć, a po drugie, no dobra, no rozumiem, że stał w tej kolejce, ale mógłby podejść do tego kolesia, który grał, no i po prostu mi powiedzieć. Z mojego punktu widzenia wyglądało to tak, nie było tam żadnej kolejki, było to po prostu tłum ludzi oglądających grę, a to, że on stał akurat za tym facetem, nic nie wskazywało na to, że to jest to kolejka, po prostu stało tam dwóch ludzi, byli rozproszeni, nie wyglądało to jak żadna kolejka, po prostu Jorfir po ludzku podszedł, umówił się z typem, a ten zaczął na niego najeżdżać, no po prostu góractwo i prostactwo w czystej postaci, no ale polska mentalność też niestety jest jaka jest, tutaj oczywiście znowu nikogo nie obrażając. I a propos Dying Light, mamy dla was do rozdania 14 kodów rabatowych, które możecie zgarnąć aż do 50% rabatu. Jest naprawdę bardzo dużo, biorąc pod uwagę, że gra jeszcze nie wyszła, będzie prawdopodobnie droga. Będzie to na 100%, jeżeli cena poniżej 100 zł z tym kodem rabatowym, jest to naprawdę bardzo dużo. To jest gra praktycznie za pół darmo. Jedyne, co musicie zrobić, to wklepać kod na pewnej stronie. Wszystkie instrukcje będziecie mieli w opisie. Kod pojawia się w tym momencie na ekranie. No, w zasadach to pierwszy ten lepszy kodów. Mamy do rozdania jeszcze 14, więc śledźcie uważnie, co dzieje się w tym momencie na naszym kanale, a możecie zgarnąć aż do 50% rabatu na nową grę Dying Light. To jeszcze taka ciekawostka. Ogólnie to się znaleźliśmy na filmiku tak zwanego Reziego, o czym już nawet nie wiedzieliśmy, no ale tam może wam go podlinkujemy. Ale dobra, ale skończmy z minusami i przejdźmy jednak na te plusy, które też jednak były widoczne. Znaczy, wspominając tutaj o plusach, tak naprawdę wymienialiśmy to wszystko na zmianę, tak? Tak krótko podsumowując, no minusy, no organizacja oczywiście świetna, jak co roku firmy te same, niestety nie było tam wielu nowości poza sprzętami gamingowymi, których mnoży się jak much tak naprawdę. Było bardzo tłoczno na 100%, w przyszłym roku załatwiamy sobie bilety VIP-owskie, chociaż i wtedy jest tam niezły tłok. No 120 tysięcy gier do rozdania przez CDP, jest to naprawdę szczery gest i szczodry, ale niestety to jak zostało to potraktowane jest po prostu karygodne. No w końcu doczekaliśmy się stanowiska z jedzeniem, oczywiście w pawilonach jest też McDonald's, do którego dostać się można równie dobrze od tyłu, który ta część wchodzi na tereny targów poznańskich i jest tam po prostu okienko na wynos, ale tam kolejka była jeszcze większa. Tak jak powiedziałem, bardzo dużo małolatów, ponieważ impreza jest imprezą i w ogóle utrudny dostęp do stanowisk z grami, ogromne kolejki. A z plusów, no to oczywiście wiemy, świetna zabawa.
atmosfera. Oczywiście było wiele przyjaznych ludzi. Naprawdę niektóre fajne cosplaye, oczywiście niektóre były beznadziejne. Naprawdę. Ale nie, oczywiście niektóre cosplaye były naprawdę świetne. Tutaj konkursy, mnóstwo konkursów, darmówek i tak dalej, i tak dalej. Każdy tak naprawdę mógł tam coś zgarnąć. Dostęp tak naprawdę był dla każdego, do wszystkiego. Było nawet bardzo fajne stanowisko z Porsche, było to Porsche 911 i było po prostu przerobione na symulator. Był to samochód na tłokach. Nie wiem, w jaką grę tam się grało, ponieważ kolejka do tego była jeszcze większa niż do McDonalda i do KFC razem wzięta. No, to tu wychodzi plusy i minusy, to chyba byłoby tyle z podsumowania. Oczywiście z plusów byłoby tu jeszcze... Na pewno KFC, tak? No to jest taki ogromny plus, bo porównując do zeszłego roku, gdzie było po prostu tylko były jakieś kanapeczki ze stacji benzynowej, no to za 5 zł, no to ludzie przestańcie, nie? Na 8, no. To no, takie szczegóły. A jeszcze wracając do tego McDonalda, ludzie przechodzili przez tą bramę na tereny PGA, nie płacąc za bilet. Tutaj gameplay dobiegł końca, właściwie już się skończył na moim ekranie. No i to chyba wszystko z naszej strony, wypada nam się tylko z wami pożegnać. Także do zobaczenia w następnym materiale. Cześć! We'll be right back.